Siema wszystkim, z tej strony Souli, a dzisiaj mam dla was poradnik, w którym pokażę wam, jak mieć większą wydajność i więcej FPS-ów w Fortnite. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, pamiętajcie o subiku i łapce w górę. A jeżeli chcecie mnie wesprzeć w Fortnite, wystarczy, że wpiszecie kod Souli w sklepie. Jeżeli to zrobicie, bardzo wam dziękuję, a już przechodzę do odcinka. Więc pierwsze co robimy, to klikamy sobie na klawiaturze Windows R i wpisujemy sobie tutaj procent, temp, procent. Klikamy sobie Enter i musimy teraz zaznaczyć wszystko i usunąć. I teraz wyskoczy wam okienko, jeżeli wyskoczy wam, że nie możecie czegoś usunąć, to po prostu klikamy sobie pomiń i musicie poczekać, aż to wszystko się skończy. Jak widzicie, jeżeli coś takiego wyskoczy, klikamy sobie wykonać dla wszystkich elementów i klikamy sobie pomiń. I teraz usuwamy wszystko z kosza, ja nie mam tutaj kosza, bo mam wszystkie ikony ukryte na potrzeby odcinka. Jeżeli już to zrobiliście, klikamy sobie znowu Windows R i wpisujemy teraz temp, ale teraz bez właśnie tych procentów. Znowu sobie to wszystko usuwamy i znowu dajemy pomiń. Wychodzimy sobie stąd i opróżniamy także kosz. Teraz musimy sobie wejść w ustawienia, więc klikamy sobie ustawienia i musimy znaleźć prywatność. W tym miejscu mamy i teraz klikamy sobie ogólne i tutaj musimy wyłączyć wszystko, ja sobie to zostawiam, bo to mi jakby lubię to po prostu mieć, ale wyłączamy sobie to wszystko i po prostu Windows wtedy nie będzie was tak jakby szpiegował, więc wyłączacie po prostu wszystko. Jeżeli już to zrobiliście, możemy sobie teraz wyłączyć przeźroczystość, więc wpisujemy sobie personalizacja. Możecie nawet tutaj przez to wejść i teraz przechodzimy sobie do personalizacji, kolory. I tutaj efekt przezroczystości i wyłączacie. Ja mam już wyłączony, ale musicie sobie to wyłączyć. Pokażę wam, jak to wygląda, jeżeli jest włączone. I teraz jeżeli wyłączycie, więc wyłączacie sobie, bo to naprawdę, bo to no, po prostu wam pomoże. Wyłączamy sobie to też. I teraz musimy sobie zmienić plan zasilania. Więc żeby to zrobić, wpisujemy edytuj. Plan zasilania, jak widzicie, jest w tym miejscu. Klikamy sobie. Jeżeli będziecie mieć laptopa, to będzie to u was troszeczkę inaczej wyglądało, bo będziecie mogli jakby od razu was tam wrzuci. Więc... ja mam tutaj dużo trybów i po prostu sobie potworzyłem je, wy raczej będziecie mieli 3 albo 4 tylko, więc wy zazwyczaj będziecie mieli na zrównoważony albo oszczędzanie energii, więc ustawcie sobie na wysoką wydajność albo po prostu na najwyższą, jeżeli macie. Ja nie będę wam tego pokazywał, bo jeżeli nie wiecie, co to robi i jakie to sprowadza ustawienia, to nie będę tego włączał, więc na pewno będziecie mieli wysoką wydajność, a jeżeli nie będziecie jej tu widzieć, to klikamy sobie pokaż plany dodatkowe i tam będzie wysoka wydajność. Nie zaznaczamy sobie ją i klikamy sobie zmień ustawienia planu, zmień zaawansowane i teraz musicie znaleźć zarządzanie energią procesora. Minimalny stan procesora dajecie 1% i maksymalny dajemy 100%. Nie dawajcie tutaj żadnego 90, bo po prostu będzie... nie będę tego tłumaczył, po prostu będzie źle. Dajcie tutaj 1, a tutaj 100 i dajemy OK i wyłączamy. Jeżeli to zrobiliście, możemy sobie teraz wejść w ustawienia jakby graficzne, ustawienia grania, więc wpisujemy sobie gry, ustawienia trybu gry, więc wchodzimy sobie tutaj i włączamy sobie tryb gry. Wchodzimy sobie grafikę i teraz musimy sobie zmienić ustawienia domyślne i zaznaczamy to, musi to być zaznaczone. Jeżeli już to zaznaczyliście, cofamy się do grafiki i w tym miejscu klikamy sobie aplikacja klasyczna, przeglądaj i musimy teraz znaleźć Fortnite'a, więc ja sobie po prostu muszę znaleźć go teraz. Znaleźliście Fortnite'a, musimy sobie każdą tą aplikację Fortnite'a, więc klikamy sobie na pierwszą, klikamy dodaj i w tym miejscu musimy sobie dać opcję, dajemy wysoką wydajność i lecimy tak z każdym, więc klikamy znowu przeglądaj i teraz kolejną i tak na każdej sobie ustawiamy. Teraz wchodzimy sobie w ustawienia, klikamy tutaj. Musimy znaleźć dalej granie i znajdziemy Xbox Game Bar i sobie to wyłączamy. Po prostu nie będzie wam to nagrywać dla jakby tego Xboxa. Wyłączamy sobie to i teraz musimy sobie włączyć tryb gry. Już to wcześniej pokazałem, ale jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, to wchodzimy w granie. I po prostu tutaj tryb gry, upewnijcie się, że jest tutaj włączony. Włączamy sobie to i teraz wchodzimy w najważniejszą opcję, czyli manager urządzeń. I teraz wchodzimy sobie tutaj. Musimy teraz znaleźć tutaj dokładnie... ustawienia systemowe, czy tam urządzenia systemowe i musicie znaleźć tutaj coś takiego jak High Precision Event Timer. To będzie po polsku inaczej, już wam pokazuję, jak to działa, jak to wygląda.
To jest dokładnie to, czasami jest zdarzeniowy wysokiej precyzji, więc klikamy sobie na to i wyłączamy urządzenie. I po prostu jeżeli to zrobicie, to wychodzimy sobie stąd, restartujemy komputer i wszystko już będzie wam działać i gwarantuję wam, że będziecie mieli dużo większą wydajność. Dzisiejszego filmu byłoby to na tyle, mam nadzieję, że wam się spodobał i widzimy się już w kolejnym. Siemano!